Cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Pomidor.pl i witam was w 5 odcinku z Pandemonium 1. Honchos Logmyl, poziom numer 12. Rozpoczynamy go z wielkim hukiem i jeżeli to jest dobre słowo, to powiem jeszcze z wielkim impetem. W poprzednim odcinku wynik życia, jaki, że tak powiem, zakończył poprzedni odcinek, to był numer 18. I w tym momencie już mamy 19 życie. Sorki za takie lekkie zgubienie języka polskiego, jak mogę to dobrze określić. No niestety, coś mi się ostatnimi czasy język plącze. Moi drodzy, poziom 12. Charakteryzacja tego poziomu jest następująca, że najprawdopodobniej ten poziom dzieje się gdzieś w... Żeby was nie skłamać, gdzieś na pewno w środku lasu, w jakiejś, nie wiem, stajni bądź też coś. Kurczę, no bo powiem wam szczerze, dlaczego uważam, że to jest jakaś stajnia czy coś, bo są dosyć pewne charakterystyczne elementy, jak chociażby te kołowrotki, gdzie drewno się kręci, piły, które mają za zadanie przeciąć drewno, no i te piły, przez które się odbijamy. Powiem wam, że wielkimi krokami czuć, mimo że to jeszcze mały zapaszek, ale czuć zapach finału tej otóż gierki. I w końcu odkrycia i pokonania zarazem współprowadzącego, nie, to będzie złe słowo, pokonanie jakby wspólnika tej bestii, która postanowiła, że tak powiem, nadać mroku i podbić całe miasto Niki oraz Fargusa. Bo w głównej mierze, między innymi dlatego udaliśmy się na tą przygodę, albo po prostu Niki i Fargus udali się na tą przygodę, tylko z tego względu, by powstrzymać tą bestię. Ale przy okazji, powstrzymując tą bestię, muszą pokonać główny problem tego miasta, czyli mianowicie tego wspólnika. I mało tego, pokonując tego wspólnika, odkryją czar, który spowoduje, że ta bestia, że tak powiem, zginie raz na zawsze i nie powróci nigdy. W ogóle nie wiem czemu, ale momentami grając w te poziomy czuję trochę klimat Pandemonium 2, mimo że następna część to po prostu, powiem wam szczerze, w przeciwieństwie do jedynki, następna część jest wielkim upgrade'em i to mówię kompletnie serio. Zadanie, które jest w tym momencie, jest następujące. Zmieniliśmy się w żółwia, który ma swoje atrybuty, że wiadomo, że może tam się zwijać, że tak powiem, w kulkę, ale nie w dosłownym słowa znaczeniu jak Sonic, który robi spindasz, tylko po prostu może się schować do tej swojej skorupy i mało tego, ma dosyć momentami wysokie skoki. I to będzie dosyć dobre. Dlaczego? Pewnie się zapytacie. Otóż powód jest prosty jak, nie wiem, prosty jak linijka. Po prostu w momencie, gdy będziemy w bardzo niekorzystnej dla nas sytuacji, gdzie piły będą nas atakowały z dwóch stron, możemy, że tak powiem, schować się do skorupy. Co uświadczy i pokaże, że będziemy mogli, że tak powiem, przeżyć tylko dlatego, ponieważ... No właśnie, ponieważ. Ponieważ będziemy w skorupie. Oh yeah! Ale wysokie skoki. Aż się dziwię, że ja to przeżyłem, serio. Mimo że to jest gameplay post, komentary, to jednak wiecie. Momentami, kurde, nie wiem czemu mało w siebie wierzę, szczerze. Muszę to zmienić. Dobre wieści są takie, że następny odcinek prawdopodobnie będzie ostatnim odcinkiem. Wy to widzicie 5 stycznia, czyli tak jak wiecie, no po kolei codziennie odcinki się wrzucają. Jest to najdłuższy odcinek do tej pory teraz. Nie licząc pierwszego, bo pierwszy był jako tako najdłuższy, bo chyba tam trwał prawie 30 minut, w sensie prawie pół godziny. Ale dobrze, nadszedł czas na Gun Honcho, albo Gun Honcho, czyli nasz boss numer 2, który... No, będzie się z nami nieźle droczył. Mogę wam to zagwarantować. Dobra, lecimy z koksem. Czas na Gun Honcho. Czas po prostu skopać mu zadek i przejść w końcu do tego ostatniego segmentu gry, jak i do ostatniego bossa. Muzyka, która nam towarzyszy, jest po prostu epicka.
Więc na czym będzie polegał Gun Honcho? Jak widzicie, wokół nas kręcą się kołowrotki, które symbolizują piłę, która przycina drewno, rzecz jasna. Nie muszę chyba mówić, że kontakt z tym od razu karze nas, że tak powiem, kalectwem i utratą serduszka. No właśnie. Więc w momencie, gdy teraz z nim walczymy, tutaj mamy dwa takie... W sumie nie dwa. Mamy jeden... taki... Jakby to powiedzieć... Ciężko mi znaleźć słowo. Taki kamienny... Nie wiem... Posążek... Albo po prostu kamienny rąb. O ile to jest rąb, chociaż wątpię, bo to jest zupełnie inna figura. Który zieje ogniem. Za pomocą dźwigni musimy go przedostać na następną stronę. W momencie, gdy go przedostaniemy na następną stronę, powietrze z tej... z tego ognia właściwie napełni balon tlenem i helem zarazem. Dzięki czemu objętość tego balonu sprawi, że on się zrobi coraz to większy. W momencie, gdy on się zrobi coraz większy, musimy lekko skoczyć na niego i wtedy odbijemy się dość wysoko, co spowoduje, że będziemy mogli go zaatakować. Musimy między innymi zrobić to z 5 razy. Za 5 razem boss zostaje pokonany. Na nasze oczywiście szczęście. A nam odblokuje się dalszy segment gry. W tym momencie żegnamy lasy, jak i Gun Honcho, ponieważ został on już pokonany. Jak sami zresztą widzicie, boss defeated. Swoją drogą, gdybym w Vegasie pobawił się Chroma Key i wziął ten niebieski kolor, to mógłbym, że tak powiem, wyciąć niki. Honcho's Airship. Podejrzewam, że pokonując tego bossa, pewnie Crystal Dynamics nie wie, jak to teraz wytłumaczyć, więc ja sobie robię tak zwany fun fact. Jak chcecie, możecie się z tym zgodzić, bądź też i nie. Ale pokonując Gun Honcho, prawdopodobnie Nikki, to nie jest oczywiście wyjaśnione, ponieważ jak zresztą zauważyliście, od razu żeśmy poszli dalej na mapę, ale prawdopodobnie po tej walce musiała gdzieś dostrzec klucz albo, nie wiem, mapę, która zaprowadziła ją właśnie do airshipu, czyli inaczej to nie jest statkowiec, bo to dziwne słowo. Kurde, to jest ten balon tak zwany, wiecie, którym podróżował również doktor Neocortex. Przepraszam, sterowiec, bo airship to był sterowiec, tak jest, airship to sterowiec. I oczywiście, jak widzieliście, dostaliśmy się do balonu, który zapewnił nam przedostatni upgrade zdrowia, czyli mamy 5. i zarazem przedostatni fragment zdrowia. Wiem, że się powtarzam, ale wolę to podwójnie podkreślić, w sumie pogrubić, jak i, nie wiem, pochylić. Klimat, który w tym momencie jest, drastycznie się zmienił. Muzyka, która również nam towarzyszy, jest bardzo fajna i moim zdaniem pasująca do klimatu tego poziomu. A poziom troszeczkę, nie wiem czemu, albo akcja poziomu trochę mi się kojarzy z Tarzanem na PlayStation 1. A mianowicie z tym poziomem na statku, gdzie Tarzan dostał się na statek i musiał zwalczyć Gwarę, Claytona i tam jego pomocników, wiecie, o co chodzi. Nie wiem czemu, taki jakiś klimat disneyowski mi się trochę przypomniał. Akcja tego poziomu również, jak widzicie, dzieje się w powietrzu, ponieważ mamy tutaj również latające wieżyczki oraz rakiety, które podążają z góry na dół. Również po drodze mamy przeciwników z pierwszych lokacji oraz upgrade'y takie jak chociażby, wiecie, atak płomieniem czy zmniejszający, i to jest nowość, to słowo dziwnie brzmi. A więc tak, mieliśmy już żółwia, mieliśmy już, chyba byka, coś takiego. W tym momencie mamy ostatnią przemianę Nikki, a mianowicie smok. Spyro będzie zazdrosny Nikki, mimo że miesiąc przed Reignited Trilogy. Tak, nagrywam to miesiąc przed Reignited Trilogy, bo nie wiem czy wiecie, ale remake albo remaster Spyro, bardziej remaster, wychodzi dokładnie 13 listopada 2018, a ja to nagrywam 16, więc w sumie już niedługo. Moi drodzy, już niedługo, nie mogę się doczekać. Wiem, trochę za bardzo zboczyłem z tematu, ale chwilowo
powiem szczerze, że nie wiem, co powiedzieć odnośnie, jak mam skomentować ten poziom. Bo prawda jest taka, że jedyne, co w tym poziomie robimy, to będziemy musieli ten poziom działa trochę jak taki labirynt. Przypominam jakby zasady w typowych grach, bądź też i takich labiryntach, które takowo się znajdują w takich grach. A więc tak, zasadą takich poziomów, gdzie jest labirynt, jest przede wszystkim to, że macie pierdyliard, powtarzam jeszcze raz, pierdyliard ścieżek, które będą was prowadziły albo starały się prowadzić do exitu. Oczywiście bierzemy również poprawkę na to, że po drodze może zdarzyć się tak, że gra postanowi was strollować i zaprowadzi was w ślepy zaułek. Co oznacza ślepy zaułek? Innymi słowy to, że po prostu przed waszymi oczyma ukaże się ściana, która nigdzie dalej was nie zaprowadzi. A może ta ostatnia forma Niki, ta w sensie, że ona jest tym smokiem, może to jest jakiś znak? Bo wiecie, Crystal Dynamics mogło... teraz trzeba policzyć. Ile to by było? 20... 21... Cholera jasna, trochę liczenia jest. Dobra, Dragon Skyford, ale jak widzieliście przed chwilą, udało mi się dostać, że tak powiem, dostać do końcówki i wyjść z tego piekielnego labiryntu, który po prostu aż rzaził ogniem. Tak więc no, myślę, że... No właśnie, myślę, że tak powiem, mamy na to nauczkę. I teraz zaczynamy już zupełnie inną sekwencję, zupełnie inny typ poziomu. Jak pamiętacie, byliśmy, że tak powiem, skonfrontowani jeszcze przed chwilą, jeszcze jakiś czas temu, przed walką z tym drugim bossem, ze scenarią, gdzie był las i tak dalej. W tym momencie jesteśmy praktycznie już w... Jeżeli mogę to dobrze ująć, w niebiańskich przestworzach. Co przez to zdanie chcę powiedzieć? A mianowicie chcę to powiedzieć, że jesteśmy w jakichś takich, nie wiem, niebiańskich świątyniach, bogów, jakichś takich, wiecie o co chodzi. No, było tak dużo w grach, że przecież niektórzy bogowie, czy też bossowie, czy ktokolwiek mieli swoje świątynie w zachmurach, w pochmurach. Kurczę, ciężko mi jest się określić. Ale dobra, kończąc moją złotą myśl, zanim przejdę do akcji, jaka się dzieje i jaka panuje w tym poziomie, to powiem, że może Crystal Dynamics 22 lata temu przewidziało to, że będzie Spyro wychodził i też będą chcieli walczyć o remaster tego, Pandemonium. Powiem wam szczerze, że gdyby zrobili remaster Pandemonium, to ja bym aż zagrał i to z wielką chęcią. Tym bardziej, gdyby zrobili remaster Gekona Gexa. I zanim powiecie, Pomidor, ale ty mnie już zaczynasz wpieniać, mówiąc Gekon Gex. Kiedyś mówiłeś normalnie Gex. Co ci teraz strzeliło do tego pustego łba? Oczywiście nie uważam, że jestem głupi czy coś, ale wiadomo, jak to ludzie często, że tak powiem, formułują swoje wypociny i potem chwalą się kolegom, że pocisnąłem Pomidorowi, że tak powiem. To powiem tak. Jak lubię, to mówię. Mam ochotę powiedzieć Gekon Gex, to powiem. Tym bardziej, że to nie jest obraza dla samego Gexa, bo hej, on mi tego nie powie prosto w twarz. Bo on nie istnieje, on jest tylko grą. To raz, a dwa... Prawda jest taka, że on jest Gekonem. Więc mówiąc Gekon, po części respektuję to i respektuję to, kim on jest. To tak samo jak niektórzy mówią Yamrai Crash. Ja jakoś się na tych ludzi nie wpieniam, a niektórzy się wpieniają, że ja mówię Gekon Gex. Przecież to jest tylko respekt do tego, że szanuję jego rasę. Lol, nie wiem o co chodzi wam. W każdym razie akcja tego poziomu dzieje się, tak jak już było niedawno powiedziane, w niebiańskiej świątyni, gdzie będziemy musieli się dostać po prostu na sam koniec poziomu. W tle będą nam oczywiście towarzyszyły takie rzeczy jak właśnie te marmurowe budowle, po których czasami stąpamy, a czasami, że tak powiem, ulatniamy się, będąc w formie smoczej. Tu przy okazji będziemy mieli jeszcze bramy, które symbolizują jakby, nie wiem, bezpieczeństwo. Na pewno nie symbolizują jakichś negatywnych cech, ale bym powiedział, że symbolizują te bramy, nie wiem, bezpieczeństwo, dumę,
chociażby dobro. Można wiele takich rzeczy wymieniać. Po drodze będą oczywiście jeszcze te muchy, które latają w górę i w dół. A teraz zaczyna się prawdziwa jazda. A dlaczego? Jesteśmy dosyć blisko końca poziomu, ale jak widzicie, pomidor mądry postanowił spaść na dół i pewnie powiecie sobie, że to jest strata czasu. Jak najbardziej się z wami zgadzam. Jednakże, widzieliście, było tam serduszko i relikt zdrowia. Ojejku, relikt życia. I co mądry pomidor postanowił zrobić? A jako, że chce mieć jak najwięcej żyć, postanowił się cofnąć i zebrać ten relikt. Bo im więcej żyć, tym lepiej. Przynajmniej będę miał wyrównane szanse z ostatnim bossem. A ostatni boss, mogę wam powiedzieć z ręką na sercu, że jest on dosyć... Ciężko mi jest go określić, bo to zależy. Może być dla niektórych łatwy, a dla niektórych może być totalnym piekłem. Ja osobiście, w sumie, tak szczerze, całkowicie szczerze i praktycznie nie wiem, dlaczego ja to przedłużam, mam wrażenie też momentami, jakbym brał udział w gierce mało związanej z konsolą PlayStation 1, a mianowicie jakbym brał udział w Sonic 4 Epizod 2. Nie wiem dlaczego właściwie. I ta złota brama oznacza niebiosa, innymi słowy. Tak, zakończyliśmy 14 poziom i rozpoczynamy Cloud Citadel. Dokładnie. Ta złota brama oznaczała już punkt bezpieczeństwa i punkt, jakbym to mógł jeszcze lepiej ująć, zdumienia, bezpieczeństwa, dobroci, piękności, miłości, braterstwa. No, tak to mogę co jedynie określić. Rozpoczynając level 15 i zarazem ostatni na ten odcinek, tak, na ten przedostatni prawdopodobnie odcinek, to tutaj charakterystyką tego poziomu będzie przede wszystkim to, że ponownie odwiedzą nas porcelanowe cegły. Porcelanowe wieże oraz ogólnie porcelanowa budowla. A w międzyczasie dodatkowym atrybutem, który będzie umożliwiał nam dostanie się do końca poziomu, będzie fakt i zarazem to, że będą nam tutaj towarzyszyły wodne wiry i zarazem wietrzne wiry. I one nas wybijają dosyć wysoko, co jest wielkim oczywiście plusem, no bo raczej nie minusem. I swoją drogą mamy 23 życia. Muzyka z poprzedniego, jak i zarazem z tego poziomu jest po prostu bardzo epicka i moim zdaniem zasługuje naprawdę na najszczersze gratulacje, ponieważ kompozytorzy okazali się naprawdę... wykazali się bardziej niż okazali się. Wykazali się naprawdę czymś mega zarąbistym i czuć było, że mają doświadczenie w tym, co robią. Być może kompozytorzy do Pandemonium jeszcze współpracowali wcześniej, może z kimś, z jakimś innym studiem, które wydawało jakąś grę, kto wie. Przecież Crystal Dynamics jeszcze słynie z takich późniejszych smaczków, jak chociażby seria Tomb Raider. Tak jest, bo jeszcze Tomb Raidery. Nie zapominajmy o Tomb Raiderach na PlayStation 1, które również były wydawane poprzez współpracę z Crystal Dynamics. I teraz pewnie powiecie, że ojej, Load State pewnie to był. Nie, to nie był Load State, moi drodzy. Po prostu był to edyt, ponieważ musiałem się cofnąć, bo tam, gdzie spadłem na sam dół, to robiłbym podwójne okrążenie. A uwierzcie mi, dla osoby takiej jak ja i dla was, bo też o was dbam w pewien sposób, chciałbym, abyście nie narzekali potem, że widzicie tą samą scenerię po raz drugi. Wchodząc do środka tego budynku, widzimy, że otaczają nas ceglane ściany z kamiennej cegły, które najwidoczniej zostały, że tak powiem, w jakiś sposób unowocześnione, bo wiemy jak to jest. Jak jakiś obiekt stoi kilka lat, to później on jest obrośnięty mchem, w sensie cegły są obrośnięte mchem. Cholera jasna. Plączy mi się język. A ja tutaj filozoficzne nurty tutaj wam wygłaszam w tym let's playu przecież. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czemu przez chwilę przechodząc ten poziom bałem się, że zgubię ostatni upgrade zdrowia, ale okazuje się, że ostatni upgrade zdrowia zdobędziemy już w następnym i zarazem najprawdopodobniej
w dużej mierze i mam taką nadzieję w ostatnim odcinku. I zanim powiecie, że skoro masz nadzieję, to pewnie nie lubisz tej gry, dlatego chcesz ją jak najszybciej skończyć. Nie, moi drodzy. Ja osobiście uwielbiam Pandemonium 1 i 2, chociaż większą miłość mam do 2 mimo co też. Bo 2 unowocześniła jakby to, co 1 rozpoczęła, aczkolwiek 1 też nie jest jakaś najgorsza, bo jest też moim zdaniem bardzo dobra, bo rozpoczęła jakby tą serię. To jednak chodzi po prostu o to, że końcówka gry, a mianowicie jeden z przedostatnich, właściwie przedostatni poziom jest po prostu momentami nudny i mi się wydaje czasami, że za długi. Aczkolwiek dzięki temu, że nie robimy 100%, to może nam pójść dosyć szybko. Aha, zapomniałem jeszcze tutaj powiedzieć odnośnie przeciwników. Tutaj dominują rakiety. Rakiety, na które możemy normalnie skoczyć, tak jak na zwykłego przeciwnika, i one dostają normalnie obrażenia. W międzyczasie jeszcze będą nas atakowały wiry, które przed chwilą widzieliście. Właściwie to wir jeden, który przed chwilą widzieliście, który mnie zaatakował. No i te fioletowe gnojki. Ta, one też również tu występują. Chcąc, nie chcąc. Oraz możemy dostrzec wielkie kotły, które są nagrzane najprawdopodobniej do 1000 stopni w skali Scoville'a. I które wypuszczają parę wodną, która również nas wybija na samą górę. W tle również możemy dostrzec jakby to, co mówiłem, stało się naprawdę rzeczywistością. Jakbyśmy nawet, nie wiem, byli na jakiejś osobnej planecie, bo jak widzicie, na samym dole, co widzimy, to jest spora ilość wód, co oznacza, że najprawdopodobniej mamy styczność z wodami, oceanami. Tam w tle widać jeszcze góry, lasy. Czyli to innymi słowy oznacza, że pokonaliśmy dosyć sporą drogę. I teraz widzicie, nie powinniście się dziwić, dlaczego mówię, że wielkimi krokami zbliżamy się do wielkiego finału, skoro praktycznie mamy naprawdę ponad połowę drogi za sobą. Oczywiście będą również te takie okrągłe baloniki, które symbolizują platformy, i te postoje takie, czy tam, nie wiem, trochę przypomina to jak taka zamarznięta budka telefoniczna, która po prostu nas teleportuje, więc to również nas, że tak powiem, może przeteleportować, poruszające się również chmury. I zanim żeśmy dostali się do jednej z tych budek, to była jeszcze ta lodowa platforma, która pozwoliła nam dostać się dalej. No i oczywiście chmury, które się poruszały w lewo i prawo. A za ten czas 15 poziom mamy zakończony. Tam mieliśmy hasło. I 16 poziom i już czuć końcówkę gry. Moi drodzy, mam nadzieję, że jestem informatywny. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach, jakie tutaj publikuję, czy też live streamach, które od czasu do czasu prowadzę na tym otóż kanale. A jeżeli Tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, ponieważ to tym bardziej mnie motywuje do dalszej pracy. Oczywiście nie zmuszam, aczkolwiek to jest zawsze miły taki geścik. Ja się z wami żegnam, żegna się z wami pomidorowy.pl z przeszłości, bo nagrywam to 16 października 2018 w roku. I dzisiaj wrzucam prawdopodobnie drugi pomlog. Nie wiem, ile będzie do tego czasu, kiedy wrócę do nagrywania, czyli do 1 stycznia 2019 roku. A my widzimy się w ostatnim, najprawdopodobniej odcinku z Pandemonium 1. Na razie i cześć!